Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Mikołaj Walczak i dzisiaj pokażę, jak obsługiwać serwis internetowy Allegro. Allegro jest aktualnie największym polskim serwisem mającym w swojej ofercie zakupy internetowe. Za jego pośrednictwem można dokonywać zakupów nie wychodząc z domu, co jest ważne tym bardziej w aktualnych czasach. Strona główna podzielona jest na działy, wśród których można wybrać interesujące nas kategorie. Przedstawię cały proces kupna na podstawie zakupu dywanu. W tym celu klikamy odpowiednią kategorię, w tym przypadku dywany i dywaniki, i ukazuje nam się cała oferta. Z lewej strony mamy do wyboru podkategorie, takie jak chodniki, dywaniki łazienkowe, dywany, maty łazienkowe na metry i tak dalej, aż do ostatniej kategorii pozostałe. W tym przypadku klikamy podkategorię dywany. Poniżej możemy wybrać stan naszego dywanu, w tym przypadku klikamy nowy, oraz rodzaj oferty, klikamy kup teraz. Jest to zwykła oferta kupna, o licytacjach opowiem w dalszej części materiału. Można dostosować wiele czynników poniżej, takich jak cena, czas dostawy, sposób dostawy, kolor, kształt, rodzaj, wzór, przeznaczenie i wiele innych, dzięki czemu nasza oferta, która się nam przedstawi, będzie lepiej dopasowana. Gdy wybierzemy już idealny dywan, który chcemy zakupić, klikamy na niego. Pokaże nam się wtedy jego pełny opis. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na lewy górny róg, gdzie widać liczbę ocen, produktu i wystawionych gwiazdek. Jest to ważne, ponieważ pozwala to skontrolować wiarygodność produktu i sprzedającego. Najlepiej kupować jedynie z potwierdzonych i dobrze ocenionych źródeł. W razie wątpliwości mogą Państwo wejść w ocenę produktu i je samemu przeczytać. Poniżej mamy specyfikację produktu, jego parametry, jak i opis stworzony przez autora. Schodząc na sam dół, mamy jeszcze kilka interesujących informacji, takich jak długość gwarancji, zwrotu lub informacje o sprzedającym oraz opinie o produkcie. Gdy wrócimy na górę i jesteśmy już pewni naszego zakupu, możemy kliknąć dodaj do koszyka, gdy chcemy jeszcze przejrzeć sklep w poszukiwaniu innych produktów, lub kup teraz, gdy chcemy od razu zakupić produkt. W tym przypadku klikamy kup teraz. Mamy dwie opcje. Możemy się zalogować, co nie jest wymagane, lub zakupić bez logowania. W tym przypadku kupimy bez logowania, bez zakładania konta. Wskazują nam się dane odbiorcy przesyłki, które musimy uzupełnić. Po ich wypełnieniu dostaną Państwo wiadomość e-mail, za pomocą której trzeba będzie transakcję potwierdzić. Następnie należy wybrać sposób dostawy, a potem metodę płatności i podać potrzebne dane. Po tym kroku nasz zakup zostanie sfinalizowany. Taka sama procedura występuje niezależnie od produktu i oferty. Istnieje od niej jeden wyjątek, są to licytacje. Licytacje są to czasowe oferty kupna danego przedmiotu. Oferta zaczyna się od wybranego pułapu cenowego i kolejni użytkownicy w czasie jej trwania mogą ją podwyższać. Produkt otrzymuje osoba, która na końcu licytacji zaproponuje najwięcej. Nie polecam jednak tego sposobu osobom rozpoczynającym dopiero swoją przygodę z zakupami internetowymi. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym Państwu wspomnieć, jest strona www.konsument.gov.pl/zakupy w internecie. Jest to strona, z której mogą się Państwo dużo dowiedzieć informacji o Państwa prawach jako konsument internetowy, reklamacjach rękojmi i gwarancji, wiarygodności sklepów oraz oszustw, które dzieją się w cyberprzestrzeni. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i pozdrawiam.